Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Thief Simulator. Tak jak na koniec poprzedniego odcinka wspominałem, teraz wstawię wam właśnie ten timelapse z rozbiórki tego samochodu.
I po rozbiórce tego samochodu wszystko znajduje się tutaj w tej naszej takiej jakby szafie. Tutaj widzę, że możemy część rzeczy po prostu wywalić do kosza, ale nie wszystkie niestety, tak? I teraz musimy chyba albo zabierać, to nie wiem, czy możemy to sprzedać w lombardzie, czy nie. Jeszcze tego nie sprawdzałem i sprawdzę to po prostu w następnym odcinku raczej. Ale na przykład tutaj na Black Bayu możemy sobie sprzedać niektóre rzeczy. Tutaj mamy Black Bay, części samochodowe. No i możemy na przykład sprzedać sobie akumulator za 200 i komplet opon za 400. No i zawsze to troszeczkę kasy wpadnie, bo te wszystkie narzędzia już tutaj są coraz droższe. Ostatnio kupiłem tą wiertarkę do rozwiercania zamków samochodowych za 8000. No i chyba mi się jednak to nie zwróci. W sumie mogę sobie zabrać na przykład niektóre te rzeczy, bo mam trochę miejsca. No i weźmy sobie, nie wiem, kilka tych rzeczy. Czy możemy sprzedać to właśnie w... Chyba, że tam na tym Black Bayu coś się pojawia później. Jak sprzedam to. Części samochodowe. No i nie, no nie mamy żadnego zapotrzebowania na części samochodowe. Więc skoczę sobie tylko do lombardu, zobaczę, czy jest możliwość sprzedaży tego w części w lombardzie. Jeżeli jest, no to spoko, no bo no wiadomo, po co mi samochód, jak mogę sprzedać z tego tylko akumulator i opony, tak? A ewentualnie, jeżeli nie będzie możliwości sprzedaży tego w lombardzie, to sobie to będę zostawiał. No i nie ma możliwości. Okej, czyli on nie skupuje części samochodowych. No dobra. Tutaj, gdy podniesiemy tą maskę, to możemy jeszcze tutaj coś z tym silnikiem chyba zrobić, no ale nie wiem, został sam blok silnika. Tutaj zostały same tutaj te uchwyty, to wszystko jest rozkręcone. Nic poza tym nie możemy wyjąć, mamy tylko koła, lamp, nie możemy sprzedać, wyjąć. W środku też patrzyłem, ogólnie już nie możemy wsiąść nawet do tego samochodu. I teraz nie wiem w sumie, jak ja go mam stąd wywalić. No ale dobra, mniejsza o to. Bo tutaj mamy tylko podnośnik. Nic poza tym. Może, nie wiem, w późniejszym etapie gry jakoś sam się wywali ten samochód z tego garażu. Rozbieranie tych aut jest naprawdę mozolne, tak? Więc to jest może bardziej optymalizacja tego, w jaki sposób mamy to rozebrać, bo na przykład zaznaczamy daną część i mimo wszystko nie podświetlają nam się śrubki, które mamy podkręcać. Mi się wydaje, że po prostu te śrubki są też w jakiś tam sposób niepotrzebne do końca, bo tylko pożerają nasz cenny czas. Tak więc to wszystko w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Cześć!